Zdjęcia pochodzą z archiwum portalu ursynufork.pl. Jest tam kilka moich zdjęć, ale w większości to są zdjęcia no, naszych sąsiadów, współobywateli Ursynowa, przysyłane no, od już dobrych 8 lat, bo tyle lat istnieje ta strona. I kiedy urząd dzielnicy poprosił, żebym włączył się i czy mógłbym przygotować taką wystawę, która będzie prezentowała jakby 25 lat niepodległości Ursynowa w ujęciu takim obywatelskim, to pomyślałem, że to jest znakomity pomysł, żeby pokazać, że 25 lat samorządności to nie tylko są kolejni panowie w garniturach z kolejnych ekip rządzących Ursynowem, ale to są przede wszystkim ludzie, którzy tu mieszkają i ta dzielnica, która się zmienia za tymi zdjęciami. No. Jest to ciekawe. No, jak patrzysz teraz, a na to zdjęcie, co było jeszcze na początku lat 90. Chociażby zdjęcie przy stacji metra Kabaty Haszcze, po prostu jakieś po prostu wieś, gdzieś daleko poza miastem, a teraz? My od 8 lat zbieramy zdjęcia z prywatnych albumów, z prywatnych kolekcji. Dzięki temu one w taki unikalny sposób pokazują klimat zmieniającego się Ursynowa. Wiem, że bardzo wiele dzielnic nam zazdrości, ale bardzo też mam ogromną prośbę do wszystkich, którzy nas oglądają, żeby przejrzeli swoje domowe archiwa i być może za rok, 5 lat, nie wiem, za ile kolejnych, ale Państwa zdjęcia też tutaj się znajdą, a przy okazji to bardzo pomaga, powiem górnolotnie, zachować unikalne, lokalne dziedzictwo.